sześć, pięć, cztery, trzy. To jest następne. I zero. Dobrze, cześć wam wszystkich. Wszystkim, przepraszam. Nazywam się Tomasz Adamski i pracuję w fandomie. Od 1 sierpnia pracuję w zespole, który pracuje dla innych zespołów. I zajmujemy się też, właśnie zajęliśmy się czymś takim jak automatyczna detekcja anomalii. I użyliśmy do tego kapacytora i opowiem wam, jak to zadziałało. Może wam pokażę nawet jakieś demo. Dobrze, więc po co? Bo ogląda się grafy fajnie przez tydzień, później nikt na nie nie patrzy. A jak ma się 30 takich grafów, to już w ogóle nikt na nie nie patrzy. I po trzecie, chcieliśmy być szybsi niż nasi użytkownicy. I teraz, jak to zrobiliśmy? Zaczęliśmy od stanów, w którym mieliśmy tak naprawdę aplikacje. Wszystkie nasze aplikacje, bo większość, wystawia swoje metryki na endpoincie restowym i one są pchane do Influxa. Influx to jest taka baza danych, która jest zoptymalizowana pod trzymanie danych w czasie. Czyli możemy wyszukiwać w czasie, możemy agregować wartości metryk. I do tego właśnie dołożyliśmy kapacitora. Do kapacitora dane z Influxa są streamowane. Z Influxa, tak, bo tak naprawdę są to dwa produkty z jednej firmy, więc są dobrze zintegrowane. Dzięki temu nie musimy z kapacitora wołać za każdym razem jakieś zapytanie w tym Influx QL-u, tylko automatycznie dane są forwardowane do kapacitora. Tam się coś dzieje i później na outputcie dostajemy albo notyfikację na stacku, albo na PagerDuty. Z tych korzystamy. Tak naprawdę integracji jest chyba 14. Oprócz takich typowo notyfikacyjnych jak Slack i PagerDuty są też na przykład pluginy do Kubernetesów, żeby automatycznie sterować i skalować aplikacje. Więc żeby wam pokazać, jak to działa, zajmiemy się takim dosyć syntetycznym przykładem. Będziemy mieć strumień danych z aplikacji, która zgłasza, ile aktualnie jest requestów obsługiwanych przez tą aplikację. Tak wygląda tak naprawdę wszystkie dane, które podróżują między funkcjami w tym kapacitorze. I możemy je narysować na przykład grafanie. Oczywiście nie chcemy patrzeć na wszystkie dane z całego czasu, dlatego sobie zawęzimy to do ostatnich 30 sekund. Policzymy sobie jakieś odchylenie standardowe, żeby nie zapinać thresholdów na pałę. Dlatego policzymy sobie tak odchylenie standardowe. Ustawimy, że te dwie kreski są w odległości trzech odchyleń standardowych od danych. I jeśli ta wartość, następna wartość w tym ciągu przekroczy w tym okienku wartość 3 sigm, to wtedy chcemy... Mam dwa przypadki, kiedy nie przekroczy, kiedy przekroczy. Jeśli przekroczy, to chcemy, żeby ktoś do nas zadzwonił. Dobrze, więc to tak naprawdę te wszystkie definicje tego, co się dzieje w tym kapacitorze, to jest definicja grafu acyklicznego i to się tłumaczy do takiego DSL-a, który oni sobie wymyślili. Nie jest najszczęśliwszy, ale działa. Więc mówimy mu, skąd ma wyciągnąć dane, mówimy, że z measurementa request, to taki odpowiednik tabelki. Mówimy, że chcemy patrzeć na to okienko 30-sekundowe i chcemy pchać dane dalej co sekundę. Mówimy, że chcemy sobie policzyć tą sigmę. I mówimy, że chcemy wypchnąć na PagerDuty alert, jeśli ta sigma jest przekroczona trzykrotnie, znaczy o trzy. Tak. Dobrze, więc będzie demo. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż temu panu. Dobrze, więc to są dane w grafanie. One się odświeżają co 5 sekund. To wszystko stoi sobie na jakimś dockerze. Mamy Influxa, kapacitora, grafane. Do tego mamy jakiś serwisik, który generuje te metryki. I mamy ten tick, to się nazywa tick. W ogóle te skrypty, które wrzucamy do kapacitora. Żeby was nie oszukiwać, widzicie, że to jest to samo. Oprócz ostatniej linijki do debugowania, albo jeśli by internet nie działał. Dobrze? Tak naprawdę mamy jakieś takie terminalowe narzędzie.
które jest opakowaniem do restów. I widzimy, możemy sobie zdefiniować ten, tego naszego tika. Musimy powiedzieć, jakiego to jest typu ten tik, z jakiej bazy danych i z jakiego pliku. Oprócz tego, że sobie go definiujemy, musimy go jeszcze włączyć, bo inaczej nie zadziała. Dobrze, więc uwaga, nasze dane cały czas płyną, a my sobie wygenerujemy anomalię. Anomalia będzie wyglądała tak, że powiemy, że nagle liczba tych requestów wzrosła do 500. Dobrze? I będziemy musieli poczekać chwilkę, dlatego będziemy iść dalej, a poczekamy na telefon. Dobrze, więc te grafy mogą być bardziej skomplikowane. To jest przykład tego, co my stworzyliśmy w wizualnej formie. To jest tak naprawdę coś, co liczy liczbę, stosunek, powiedzmy, errorów i pozytywnych odpowiedzi na endpointach testowych. O, ktoś do mnie dzwoni. Zobaczymy, co nam powie. Tak, co zabawne, za każdym razem dzwoni ktoś inny. Udało się. Tak, no widzimy, że te grafy nie muszą być bardzo proste. Możemy je łączyć dane z kilku źródeł, możemy później je rozdzielać na kilka różnych strumieni. Możemy też, jak widać na samym końcu tutaj, nie wiem czy to widać, ale pchać dane z powrotem do influxa. Czyli możemy to tak naprawdę kapacytora użyć nie tylko do edytowania, ale po prostu do przetwarzania tych strumieni. Jak to wygląda w praktyce? Tak naprawdę w Wiki dopiero zaczynamy. Pracowaliśmy nad tym kilka tygodni i wykrywamy jakieś anomalie. Na razie są to dosyć dziwne anomalie i wydaje mi się, że wynikają z tego, że nikt wcześniej ich nie wykrywał. Tak, czyli na przykład widzimy, że response time bardzo rośnie, bo nam się connection pool'e kończą, bo są bardzo duże, długie zapytania do bazy danych. Co jeszcze wykrywane? Ogólnie zespoły są zadowolone, bo na przykład taki zespół mobilek aplikacji mobilnych mówi, że zazwyczaj tak jak oni przychodzili do kogoś i mówili, że oj, coś wam zwolniło, to teraz mówią, że jak przychodzą, to mówią, że już widzą, że ktoś nad tym pracuje. Kapacitor jest ciężki do debugowania i ma jeszcze sporo bugów, bo to tak naprawdę dopiero niedawno wyszła wersja 1.0. Ale jest stoi za tym jakaś firma, więc ktoś tam cały czas wypycha komity i obsługuje pull requesty. Tak, i część rzeczy tak naprawdę załatwiliśmy sobie w tych tick scriptach za pomocą template'ów szefowych, czyli na przykład konfiguracja per środowisko, bo wiemy, że na przykład część serwisów mamy, część serwisów czy workerów czy innych aplikacji mamy zdeployowanych w jednym środowisku, a w drugim nie mamy. I na takie zabawy sam kapacitor nie pozwala jeszcze. Co dalej? Zaczęliśmy bardzo prosto, tak naprawdę wykorzystaliśmy to, co nasze aplikacje raportują już teraz. I założyliśmy sobie kilka prostych alertów, czyli na przykład, że response time na pojedynczym endpointie nie może przekraczać 2 sekund przez 5 sekund ciągle. Czyli widzimy, że tutaj po 5 sekundach, tak, mamy tak naprawdę dwa tiki. Jeden, który patrzy, że ten response time tak naprawdę wzrósł bardzo w krótkim czasie, a drugi mówi, że przekroczyliśmy ten threshold 2 sekund. I tutaj patrzymy na 50% czasu odpowiedzi. Druga dosyć oczywista sprawa to liczba 500. I tutaj tak samo mamy po 3 minutach jakiegoś zwiększonego występowania tych 500, wrzucamy alert. I tak naprawdę mam dla was dwie rzeczy do zabrania, bo nie powiem wam, że macie korzystać z kapacitora, bo nie jestem przekonany do tej technologii. Natomiast jest kilka innych technologii, które wydaje mi się, że są tak samo niewygrzane. Natomiast to, co najważniejsze przy pracy z tym, to
to, żeby po pierwsze zwracać czytelne informacje. Tak jak tutaj mamy, od razu widzimy w ogóle o jaki alert chodzi, czego dotyczy, co się stało i gdzie możesz popatrzeć na więcej rzeczy, czyli jakiś dashboard w grafonie bardzo się przydaje. I to jest chyba najważniejsze, żeby zacząć od prostych rozwiązań, bo fajnie się mówi o takich, nie wiem, predykcjach i algorytmach do predykcji różnych danych, natomiast w praktyce wychodzi tak, że ustawiamy na sztywno te foldy i do tej pory to się u nas sprawdziło. I jak próbowaliśmy pójść gdzieś dalej, to się bardzo szybko zakupywaliśmy. I to chyba tyle. Ale się wyrobię. Czy macie jakieś pytania? Do tego, żeby wykrywać anomalie na poziomie aplikacji, czyli na przykład, że dwa razy user wszedł na jakąś płatność i nie skończył tej płatności. To pokazaliśmy takie bardziej serwerowe statystyki, nie? A na poziomie aplikacji, że pewne flow już zostało zachowane. Znaczy, no oczywiście, kwestią tutaj jest tylko to, żebyś wypchnął w jakiś sposób te dane. Nie jest to trudne, bo protokół jest bardzo prosty i są do tego biblioteki, żeby wypychać do Influxa. Nie widzę absolutnie żadnego problemu. A może być to teraz, jak mówię, że nie do końca to narzędzie jest jeszcze gotowe, to implementowałbyś coś takiego w tym momencie? Nie powiedziałem, że ono nie jest gotowe. Ono działa, tylko bardzo ciężko się z nim pracuje. W sensie, jak już uruchomisz, to działa. Nie wywala się. Nie mamy Splunka. Nie stać nas. Ale tak bardzo tęsknię za Splunkiem. Ale nie próbowaliśmy. Szczerze mówiąc, nie korzystałem ze Splunka w taki sposób. Bardzo go cenię jako narzędzie do wyszukiwania, wyłuskiwania logów, ale to, o czym mówisz, nie jest mi bliskie. Ciężko mi się wypowiedzieć. Jest jakiś koncept baseline w czasie, co u nas dodefiniowany? Bo te streamy są, jak na przykładzie, takie bardzo bezstanowe albo o bardzo ograniczonym stanie. Bo ja was troszeczkę oszukałem. Tak naprawdę ten tryb streamów to jest jeden z dwóch. Można wykorzystać też taki tryb, on się nazywa batch. I wtedy rzeczywiście po prostu wysyłasz zapytania do tego Influxa i możesz się zapytać o dane z dwóch tygodni wstecz, z miesiąca wstecz, zależy ile masz. Ale no tak, w praktyce to jest do przeżycia. Można jakoś to połączyć, żeby na przykład ten stream też ogarniał jakiś strumień danych obok, albo wiesz, coś takiego, w sensie mówisz, że do Influxa można to z powrotem wrócić, tak, więc być może fajnie by było mieć z ostatniego tygodnia lepsze agregaty albo miesiąca. Influx to załatwia. W sensie możesz mu powiedzieć, że dane na przykład starsze niż tydzień ma zresamplować i nie trzymać ich z taką super dokładnością jak te dane z pierwszego tygodnia. Albo robić kilka innych rzeczy, nie tylko resamplować. Czy Flow macie taki zespół, to też holdy sami stawia, czy wy je ustawiacie zespołom? Tak, zaczęliśmy od momentu, gdzie ustawiliśmy je wszystkim zespołom i one były bardzo, że tak powiem, liberalne, czyli 50% na 2 sekundach to nie jest coś trudnego do osiągnięcia, bo nie chcieliśmy właśnie wszystkich zasypywać alertami. Natomiast tak, teraz dorobiliśmy opcję właśnie z użyciem Chefa. Tego, że zespół sobie definiuje, jakie ma aplikacje w swoim posiadaniu i jakie chce propertiesy do nich ustawić. Może sobie włączyć te tiki, które chce, a tych, których nie chce, nie musi. Czy kapacja tak daje możliwość automatycznego wymyślenia tych thresholdów? Właśnie na podstawie tych serii danych wcześniejszych? Znaczy, to jest właśnie to skomplikowane coś w sensie? Nie. No nie, w sensie to co tutaj widać, to już jest taki dynamiczny threshold, tak? Bo patrzymy na te dane z 30 sekund i mówimy, że nie chcemy za bardzo od nich odbiegać. Więc można to tak potraktować. Natomiast to zależy. Trzeba też uważać na to, że na przykład w tym wypadku niektóre endpointy mają bardzo mały ruch, więc
te dane nie są takie jednolite i gładkie jak tutaj na przykład. I wtedy takich rzeczy bardzo magicznych ciężko jest zastosować. A jak się skroi ten desktop? W sensie, jakbym do tego Windowa chciał na przykład zapytać, jeszcze mi powiedz, jak było wczoraj i porównaj, czy nie jest co najmniejszej. Tak, możesz. No wiem, że mogę, ale jak czy nie? One trochę rosną, w sensie najdłuższe mają, no nie wiem, tam 60 linijek, tak? To są takie, które rzeczywiście łączą dane z kilku streamów. Na przykład właśnie ten dla 500, on łączy informacje ze streamu o pozytywnych odpowiedziach i tych negatywnych i tam sobie coś później dzieli. No. Okay, jak się jest jakiś fajny sposób testowania tych streamów, bo wyobrażam sobie, że jak mam taki 60-linijkowy i chciałbym poczekać, nie, no to... Tu się zaczyna smutek. Jest. Natomiast u mnie nie działało. No, więc. Ale tak, możesz sobie nagrać jakiś tam zakres danych z przeszłości, na przykład z tego influxa, wyeksploatować dupliczko i później uruchomić tego swojego tika na tych danych. Okay. Wydaje mi się, że mogło coś się poprawić. Testowałem to jakieś 3 tygodnie temu, więc. Myślałem, że to jest bardzo dynamiczna sytuacja, więc. Może już działać. Czyli czegoś takiego jak powiedzmy Grok Debugger do Logstasha na jakichś rzeczach nie ma, tak? W sensie tak, żebyś widział jak to działa? No. Nie. To chyba tyle.